Siema. Jest 6 rano. Czekam właśnie na swojego Ubera i zaczynam kolejną przygodę. Jadę zwiedzać São Paulo. O, to ogromne miasto. Zawsze chciałem zobaczyć to miasto, ale chciałem zobaczyć w normalnym okresie, ponieważ tam wszędzie są imprezy podobno. Że tam tyle imprez w roku przypada, że nigdzie indziej chyba na świecie podobno. Chociaż z tym nie można było się kłócić, ale na pewno musi być tam nieźle w normalnym okresie. Teraz tak w ogóle tam dużo rzeczy ma być pozamykane. No ale i tak postaram się pokazać jak najwięcej się uda. Ojej, jeszcze śpię. Kto to widział wstawać o 6 rano? Chociaż ostatnio było jeszcze gorzej, bo ostatnio trzeba było wstać o 1 w nocy. Jak ja z chłopakami na wodospad. Ojej, jak ktoś z was nie widział odcinka z wodospadu i Gołazu, serdecznie polecam, bo to jest jedna z piękniejszych rzeczy takich z natury, które widziałem w swoim życiu. Coś cudownego. Polecam bardzo. Powiem wam, że tak mnie cieszy, jak ja gdzieś jadę. Ja nie potrafię w jednym miejscu siedzieć. To jest dla mnie to już jest jakieś niemożliwe, że ja już tak długo jestem w jednym miejscu, jak na przykład w Rio. Już są dokładnie 3 tygodnie, prawie 3 tygodnie, dokładnie no jutro będą 3 tygodnie, jak już tu jestem. No i no już za długo. No. Ja potrzebuję zmian i to ciągłych zmian. No a tutaj jest inaczej. No ale wiadomo, przyjechałem trenować, to też jest inaczej. Ale to w ogóle jak już pojadę do Polski, to już w ogóle to już nie wiem w ogóle co tam będę robił oprócz treningów, ale mniejsza z tym, no. Na pewno będę poświęcał czas na planowanie kolejnej podróży. Bo wiecie jak to jest, jak się wraca z jednej, to zaraz już planuję drugą, bo tak to wygląda właśnie. A czasem nieraz jeszcze się jednej dobrze nie skończy, a już się planuję następną. Zaczęła mi gadać. Please read the card with the safety instructions. Jest to, że pada deszcz, a ja nie wziąłem ani kurtki, ani bluzy. Nie wygląda to dobrze. Pierwsze co trzeba zrobić, Ubera złapać. Jadę do hotelu, wiem, że pokoju mi nie dadzą, jest 9:10 rano, także pokoju nie dostanę na pewno, ale zostawię sobie może gdzieś laptopa chociaż. Lepiej z nim nie łazić. Dojechałem do swojego hotelu. Tylko nie wiem gdzie jest. O, chyba tutaj. No tak, na pewno tutaj. Dobrze wygląda. Dobra, powiem wam teraz co się przydarzyło. Wchodzę do tego hotelu. Mówię, ja pieprzę, ale tu bogato wygląda. Ktoś mi mówił, że hotele w São Paulo są tanie. Ale mówię, no. Podejrzane, że aż tak tanio. Wczoraj jak rezerwowałem ten hotel, myślałem, że cena jest 143 reale, czyli 100 zł. Mówię, kurde, jakoś mega tanio, ale sobie myślę, wiecie, mamy czasy jakie mamy, może tak jest. Zrobiłem rezerwację. Przychodzę tutaj, pan mi daje papiery do podpisania, a tam się okazuje, że jest 1430, czyli 1000 zł za noc. Chyba zauważył od razu, jak ja zrobiłem oczy. Mówię, że coś nie gra.
że wczoraj cena była troszkę inna, albo ja źle zauważyłem. No i przeglądam szybko booking i tak dalej, no i faktycznie, no mój błąd, no ja źle zrobiłem. No i mówię temu panu, że kurde, no sorry, ale ja muszę odwołać tą rezerwację, bo mnie nie stać, żeby zapłacić za jedną noc 1000 zł. No właśnie, przyszedł i mi potwierdził, że moja rezerwacja została odwołana, bo na bookingu pokazało, że rezerwacji się nie da odwołać, że i tak będę musiał zapłacić pełną kwotę. Ja mówię, no kurde, no wie pan, no nie ma co ukrywać, no nie mam 1000 zł, żeby zapłacić za jedną noc w hotelu, no. Szczególnie wiecie, no jeszcze tu, dobra, są ładne baseny i tak dalej, ale nie ma pogody na to, no. No i całe szczęście, że trafiłem na takiego dobrego człowieka, że powiedział, dobra, wyślij do hotelu, prośbę o zwolnienie z opłaty, ja ci to zaakceptuję. No i wysłałem i zaakceptowali. No i teraz jestem bez hotelu. Właśnie muszę, nie wiem, idę gdzieś na kawę po prostu, usiądę sobie i poszukam jakiegoś innego. Ale bym się wrąbał. Dobrze, dobrze, że mi dali te papiery do podpisu i że zobaczyłem cenę, bo już mu dałem kartę, paszport i wszystko było spisywane. Jakby ściągnął mi pieniądze z karty, to już by było po wszystkim, no. Byłby weekend na bogato. Jej, fartło mi się, trzeba, fartło mi się naprawdę. Wlazę właśnie do Avenida Paulista. To jest jedna taka z głównych dróg. O ile nie główna, całkowicie. Tutaj São Paulo. No i zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Muszę gdzieś sobie hotel znaleźć najpierw. Albo najpierw iść na kawę gdzieś. No, chyba lepszym rozwiązaniem będzie najpierw iść na kawę. I... no i wszystko tam będę ogarniał. Dobra, na początku jeszcze przydałoby wam się powiedzieć. São Paulo jest największym miastem w Brazylii i największym w Ameryce Południowej. Było parę źródeł, które czytałem. Na jednej było, że żyje tu 12 milionów, tylko to było z 2014. Na innym było, że 18 razem z obrzeżami i tak dalej. Ja bym przyjmował raczej tą większą liczbę i jeszcze do tego bym dodał, bo tak naprawdę wiecie, zawsze i tak jest więcej ludzi niż piszą. No i co, to jest trzecim miastem, w którym jest najwięcej drapaczy chmur na świecie. Przebija go tylko Nowy Jork i Hongkong. Także pomyślcie, jaki jest ogrom tego miasta. Ale piękna dziewczyna. Robi się. Ta Avenida Paulista to jest, tak jak mówiłem, to jest główna tutaj w São Paulo. Ciągnie się na długości 2,8 km. Tutaj znajduje się też mniej więcej Muzeum Sztuki, bardzo znane. To jest jedną z atrakcji tego miasta. Dobra, idę dalej. To jest chyba najlepszy McDonald's, jaki widziałem w życiu. Fajne. São Paulo jest podobno jednym z miast z największymi korkami na świecie. Przeczytałem też przed chwilą, że raz utworzył się tutaj korek na ponad 300 km. Nie potrafię sobie wyobrazić, jaki to może być korek, że ma 300 km. Dokąd on aż wyszedł poza miasto, w ogóle co się musiało stać? To jest hit dopiero. Zarezerwowałem już kolejny hotel. Tym razem już cenę sprawdziłem 3 razy. Jest ok. I właśnie tam idę zostawić plecak z laptopem, bo nie chcę za bardzo chodzić po mieście z tym. Wiecie, to też tu jest przerąbane. Bardzo dużo bezdomnych, bardzo. Jak w Rio, nie widziałem nigdzie, żeby mieli już porozkładane namioty i tak dalej. Tak tutaj jest. Tutaj jest, no może nie aż tak jak w San Francisco, jakie San Francisco, sorry, w Los Angeles. Mogliście zobaczyć na jednym moim odcinku, ale też widać tego też. Zresztą jeszcze nie widziałem dużo, bo dopiero od tutaj, nie wiem, ponad godzinkę
Także mówię tylko to, co widziałem w okolicach tej głównej ulicy. Ale, no ale jest ich trochę. No, możecie zobaczyć, tutaj jest pełno bezdomnych. Tam, nie wiem czy tu uchwycę, bo tam przechodziłem wcześniej, też przy parku pełno namiotów stoi. No i tutaj już następne. No i tak co kawałek tutaj jest. O, i tu mój kolejny hotel. Kolejny, tamten był nieudany pierwszy. Myślę, że w nocy z dachu będzie fajny widok. Mam nadzieję, że będzie można tam wejść. No i taki mam pokój. Całkiem normalny. Jaki widok? Bez widoku. Nie wierzę. Znaczy, dobra. Wiedziałem. Wiedziałem, że będą rzeczy pozamykane. No oczywiście, że tak. Ale zamówiłem sobie teraz taksówkę, że pojadę na taki największy targ. Było na internecie, było napisane, że jest otwarty. Pytam się taksówkarza, czy otwarty? No mówi, nie, zamknięty. Ja mówię, dobra, to jedźmy do takiego najbardziej popularnego parku tutaj, bo każdy mówi, że warto jechać. Mówi, zamknięty. A ja mówię, no to gdzie możemy jechać, żebym coś zobaczył z tego miasta? On mówi, ale wszystko jest zamknięte. Ja mówię, jak to? On mówi, no tak, no jest wszystko zamknięte po prostu. Ale nie poddaję się, no po prostu idę pozwiedzać miejsca, które mogę zobaczyć po prostu z ulicy albo coś takiego. Gdzieś będzie trzeba iść coś wziąć sobie na wynoś do zjedzenia, bo za niedługo obiad. No nie fajnie, nie fajnie się to zaczęło. No niestety, no. Ja wiedziałem, że tutaj będzie zamknięte dużo rzeczy. No bo, no tak jak mówiłem wcześniej, no wiedziałem. Ale kurde, no, żeby wszystko... Niestety. Zwiedzanie w tych czasach nie jest proste. Da się. Da się podróżować. Ale nie jest to proste. Och. Nie wiem, czy wam mówiłem. Już końcówka. Totalna końcówka jak dla mnie. W Brazylii jeszcze odwiedzę tylko jedno miejsce. No mam nadzieję, że tam spasuje pogoda. Mam jechać, mam lecieć na taką piękną wyspę. Także przyda się, żeby było fajnie tam. Troszkę odpocząć jeszcze na koniec. I koniec. Później tylko walka. A później kolejna podróż. O, jak się tak wygląda, to można chodzić bez koszulki, ja się nie dziwię. Też bym chciał taką kratkę na brzuchu. Zarąbisty mural. Tak w ogóle w tym odcinku jeszcze muszę wspomnieć o... Nie mogę powiedzieć konkursie, bo to nie jest konkurs. Bo będzie losowanie dwóch osób, które dostaną kupony po 200 zł od firmy Royal Shop. Po prostu mamy współpracę teraz, co miesiąc chcą rozdawać po 200 zł na ubrania dla wybranych osób ode mnie z kanału. Także wbijajcie na Facebooka i zobaczcie, o co chodzi. Podróż wojownika. Przyjechałem pod centralny punkt właśnie z São Paulo, gdzie ludzie uważają, że tu jest centrum São Paulo. Ja pieprzę, tu są wszędzie bezdomni, wszędzie. Patrzcie, tam wszędzie na schodach. Namioty. Ale to jest nic, po drodze to mijałem tyle. Patrzcie, tam wszędzie siedzą ludzie. Tutaj za mną jeszcze jest katedra. Pokazywałem wam przed chwilą. Ale powiem wam, że to co się tu dzieje, zabijam się stąd, żeby nie stracić telefonu. Nie no, powiem wam, że to jaką biedę tutaj widać w tym mieście. No nie spodziewałem się aż takiego czegoś. Straszne, naprawdę straszne. Wszędzie są bezdomni, wszędzie. Że to co tam zobaczyłem. Serio. Teraz takie mam, nie wiem czy mogę powiedzieć, że się spodziewałem trochę, że będzie tutaj dużo bezdomnych i tak dalej. Ale że aż tyle. Tam gdzie pojechałem, to była jedna z głównych atrakcji tego miasta. Ten plac,
gdzie wszędzie stały namioty bezdomnych i leżeli bezdomni, i ta katedra, gdzie całe schody były ludzi po prostu, którzy tam też mieszkali. I w ogóle te uliczki dookoła i tak dalej. Strasznie to tu jest, strasznie. No wiadomo, że wielkie miasto to są, no ale takie skupisko aż. Wiadomo, że bardziej się można spodziewać po takim mieście jak to na przykład, niż takie Los Angeles. Bo po Los Angeles to ja się nie spodziewałem w ogóle, że takie coś będzie. Kompletnie. No a tam to wyglądało strasznie, te wszystkie obozowiska, całe chodniki namiotów i tak dalej. No ale tutaj też masa tego, naprawdę masa. Idę teraz zjeść jakiś obiad i chcę znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje, jakie mogę tutaj zobaczyć, coś wiadomo, tak wiecie, po prostu z ulicy. Ale no... nie chciałbym znowu trafić do takiego miejsca jak tam. No bo wiecie, to nie, że na przykład się boję tam być albo coś, ale to... to się nawet przykro patrzy na takie coś, jak ci ludzie leżą tacy na ulicy i tak dalej. No nie lubię takiego czegoś, nie lubię, znaczy nie lubię na to patrzeć, o. Przyjechałem właśnie na ulicę Boca de Batman. Jest to ulica ze street artem, najlepszym w São Paulo właśnie. Już widzę, jak świetnie wygląda. Tylko nie wiem, w którą stronę muszę iść. A dobra, przejdę w dół, w górę. Porobię sobie parę zdjęć. O, ale i telefon spadł. Ta ulica tutaj zaczęła mieć takie imię w latach 80. Tak przeczytałem. Jak pojawiały się tutaj rysunki Batmana na murach i stąd się wzięło właśnie to Boca de Batman. No i teraz jest uważana za najbardziej artystyczną ulicę właśnie w całym São Paulo. To jest właśnie sztuka. O, patrzcie. Tutaj będzie zdjęcie zrobione i dziewczyna robi kamehameha. Ale nie chce dolecieć bańka. Dobra. Powiem wam, że przy tym całym syfie, który dzisiaj widziałem, to tutaj naprawdę jest pięknie. Nie ma co ukrywać. Nie wiem, ilu z was lubi street art. Ja lubię na przykład bardzo. No i tutaj mi się podoba. O, Bob Marley. Idealnie. No i już wiem, gdzie sobie zrobię zdjęcie. Darmiście zrobione. Ależ to. No i tak to wygląda. I patrzcie, co tu jeszcze jest. Chyba sobie aż normalnie kupię spróbować. Nigdy takiego nie piłem. Wheat beer. Spróbuję. White window. Weekend jest, to jednego się można napić. Nie piłem jeszcze takiego piwa nigdy wcześniej. A nawet jest dobre, szczerze mówiąc. 4%. Ale właśnie zastanawiam się, czy to ma po prostu jakieś CBD w środku, czy... Nie, piszę po portugalsku. No, niestety, nie wiem. Ale w smaku dobre. A, czekajcie, akurat samolot leci. Ale dobra, no mniejsza z tym. Tak w ogóle, to jeszcze przydałoby się coś powiedzieć.
Znaczy to akurat, żeby nie wyszło, że ja się tłumaczę, bo się nie tłumaczę, tylko chciałbym po prostu wyjaśnić paru osobom, nie tym, którzy mi tam ubliżali pod jednym filmem, którego już nie ma, bo mój kontrakt się tam skończył i ten film był tylko przez 2 tygodnie na kanale. Chodzi oczywiście o typowanie walk, ale chciałbym wytłumaczyć to innym widzom, o co to w tym chodzi. Ja typowanie i tak bym zrobił. Dostałem ofertę na zrobienie typowania dodatkowo przez stronę właśnie tą, którą robiłem. Jest to sponsor też Fejmu i zaproponowali, że mi zapłacą po prostu za to, że zrobię to przez nich. I zrobiłem. Kontrakt był na 2 tygodnie, film usunięty i tak dalej. A wiele osób zrobiło z tego taką dramę, jak ja bym co najmniej kogoś namawiał do nie wiadomo czego, żeby, wiecie, promować coś i tak dalej. Nie, dostałem zlecenie, zrobiłem. Robota wykonana, ja zarobiłem swoje i tak wyszło. To tak samo jak ktoś mówi, że ja namawiam ludzi do czegoś złego. Nie namawiam. To, że ja na przykład sobie piję piwo, na przykład teraz, to nie znaczy, że kogoś namawiam, żeby pił piwo. Albo jak ktoś, nie wiem, pali albo coś, to te też nie jest namawianie do niczego. I tak samo jak ja obstawiłem po prostu i zrobiłem swoje, to nie znaczy, że ja kogoś do czegoś namawiałem. Miałem robotę do zrobienia, zrobiłem ją i tyle. A wiele osób podeszło do tego, jak ja bym co najmniej kogoś zabił, albo nie wiem, co zrobił. Nie rozumiem tego. Strasznie, w ogóle nie rozumiem. Ale dobra. Przygotujcie się, że po prostu przy następnej gali będzie to samo. Bo po prostu, jeśli dostaję ofertę, że mogę zarobić na tym parę groszy, a dla mnie się to liczy, żeby sobie zarobić, no to czemu nie? Zresztą, wydaje mi się, że i tak większość osób, jakby miała taką ofertę, to i tak by ją przyjęło, a tak tylko gadają. No ale co poradzić? I dobra, zbieram się już na chatę, bo za chwilę się zaczyna FMA 9. Nie wiem, ilu z was oglądało czat, ilu nie. Fajnie ci, którzy oglądali, dzięki wielkie. Fajnie było sobie pogadać na pewno. Zawsze fajnie, ja wam powiem, że na tych czatach... Czekajcie, nagrywa się? Nagrywa. Już się przestraszyłem, że się nie nagrywa. Ja lubię ogólnie gadać na czatach, powiem wam szczerze. Bo zawsze są jakieś fajne pytania i tak dalej. No i to jest zarąbiste, ale fajnie pomalowany też dom tam z tyłu. Nie wiem, czy zobaczycie. Nie wiem, miesza z tym. Naprawdę fajnie, musicie mi uwierzyć. Jutro jestem tutaj umówiony z Polakiem, który tutaj mieszka. Żeby on mi coś pokazał trochę więcej na mieście. No bo wiecie, tak szczerze mówiąc, jestem tu sam. To, co wyczytałem, wszystko w internecie, to praktycznie większość już zobaczyłem. Zarąbiste. Ja lubię takie rzeczy. No, większość już zobaczyłem. Taki z tych oczywiście, co były otwarte, bo dużo rzeczy jest zamknięte. A on może będzie znał jakieś takie perełki, które bym nie zobaczył, lub gdzie sam bym nie pojechał. To jest bardzo istotne, bo po tym, co zobaczyłem w miejscu, które miało być centrum miasta, piękną katedrą i tak dalej. No, nie, pierwsze. Tam to było ostro, serio. Dobra, muszę Ubera zamawiać. Sorry, pierwszy dzień São Paulo za mną. Jakie są moje wrażenia po tym dniu? No bardziej chyba jestem zawiedziony tym miastem i rozczarowany niż zachwycony. Zdecydowanie. No, poza tym ładnym street artem, nie ma nic ładnego w tym mieście. No. Wiedziałem, że trochę tak może być, bo na internecie w sumie jak szukałem rozrywek, to nie było za wiele i tak dalej, do zwiedzania rzeczy też nie za wiele. No były jakieś tam rzeczy, ale były niestety pozamykane teraz. No ale jednak wiecie, jednak liczyłem na taki ogrom tego miasta, taki pozytywny i tak dalej. Jak na przykład w Bangkoku. O, Bangkok jest wielkim miastem, a ja na przykład uwielbiam chodzić po Bangkoku. Tamto miasto normalnie ma w sobie taką energię. Albo taki Hongkong, o. Albo Nowy Jork. To są wszystko ogromne miasta, które mają to coś. A tutaj tego w ogóle nie ma. Nie wiem dlaczego. No ale tak to jest. Jutro mam nadzieję, że ten Polak, który tutaj mieszka, pokaże mi coś więcej. Będę mógł wam coś pokazać jeszcze, takich rzeczy, których sam bym po prostu nie zobaczył. No i myślę, że to tyle. Nic. Lecimy po 200 koła. Pamiętajcie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba jeszcze, jak nie subskrybujecie. Brazylia się już kończy. Już niedużo. Zostało tylko parę odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.